Będzie masowy odstrzał dzików. Maksymalna redukcja populacji będzie masowy odstrzał dzików. WWF, to okrutne i nieskuteczne. Wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski zapowiedział w rozmowie z interią.pl masowy odstrzał dzików na początku przyszłego roku. Organizacje ekologiczne biją na alarm. To okrutne, nieskuteczne i bardzo kosztowne działanie, komentuje Agnieszka Welikowicz z WWF. Międzynarodowej Organizacji Działającej na Rzecz Środowiska Naturalnego Plany resortu rolnictwa zakładają niemal całkowitą depopulację dzika w ciągu najbliższych miesięcy. W ten sposób rząd chce walczyć z afrykańskim pomorem świniastw i chronić przed chorobą zwierzęta gospodarskie. Maksymalna redukcja populacji w tym celu zostaną zmienione przepisy, przygotowywana jest specustawa. Myśliwi będą mogli strzelać m.in. Z pojazdów mechanicznych zatrudnionych ma zostać ponad tysiąc myśliwych. Celowym byłaby maksymalna redukcja populacji, ale zawsze ukryje się 10-20% dzików. Musimy podjąć radykalne działania. Prace legislacyjne ruszą po nowym roku. Decydujące miesiące, które dadzą nam zwycięstwo nad Aswem, to styczeń, luty, marzec i kwiecień. Kluczowy jest pierwszy kwartał, przekonuje w rozmowie z Interio.pl wiceminister Lech Kołakowski. To okrutne i nieskuteczne pomysły ministerstwa ostro krytykują aktywiści. Dla rządzących łatwiej jest zabijać niewinne zwierzęta niż zacząć dyscyplinować branżę mięsną i spowodować stosowanie podstawowych zasad związanych z biosekuracją, przekonuje w rozmowie z Interio.pl dr Sylwia Spurek, europosłanka i radczyni prawna. Od lat kolejne rządy zabijają zwierzęta, a problem w cały czas się rozlewa. Czasami mam wrażenie, że rząd zachowuje się jak zarząd polskiego Związku Łowieckiego, a nie jak organ państwa, który ma reprezentować nasze interesy i chronić środowisko naturalne. Jedynym beneficjentem tej decyzji będą myśliwi. Zginą zwierzęta, a problem nadal będzie istniał, podsumowuje spórek. W podobnym tonie wypowiada się Agnieszka Welikowicz z WWF. To okrutne, nieskuteczne i bardzo kosztowne działanie, ocenia. Jak mówi, masowy odstrzał dzików pozbawiony jest dowodów naukowych. Za rozprzestrzenianie się asw odpowiedzialni są przede wszystkim ludzie. Nie wyobrażam sobie masowego odstrzału z zachowaniem norm sanitarnych. Przecież na ziemi zostają resztki zwierząt, krew, które są następnie roznoszone po okolicy, podkreśla. Masowy odstrzał prowadzony był również w 2019 roku. Belikowicz przypomina, że od tamtej pory raz wciąż się rozprzestrzenia, dlatego odstrzał był nieskuteczny. WWF przedstawił pięć największych mitów związanych z odstrzałem dzików. Organizacja przekonuje, że nieprawdą jest, że wyłącznie dziki przenoszą chorobę, zaprzecza także, że odstrzał to jedyny skuteczny sposób na walkę z wirusem. Aktywiści przekonują, że chlewnie w większości nie są odpowiednio zabezpieczone, stąd zakażenia wśród zwierząt gospodarskich. W 2021 roku do 15 grudnia wykryto 122 ogniska ASF w 11 województwach. Autor: Jakub Oworuszko.